szybciej niż zaplanowane, luzowane będą obostrzenia. O tydzień prędzej będzie można iść do kina i teatru, a dzień wcześniej otwarta zostanie gastronomia. Zjeść będzie można wewnątrz lokalu, a nie tylko w ogródku. Od poniedziałku 17 maja na szczepienia przeciw COVID-19 zapisywać będzie mogła się młodzież, która skończyła 16 lat. Szczegóły dotyczące zapisów podane zostaną wkrótce. Jednak już teraz wiadomo, że osoba niepełnoletnia na zaszczepienie się będzie musiała mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Od najbliższej soboty, 15 maja, na świeżym powietrzu nie będzie trzeba już nosić maseczek. Nadal będą one obowiązywały w pomieszczeniach zamkniętych oraz wszędzie tam, gdzie nie będzie możliwe zachowanie dystansu minimum 1,5 metra. Otwarte zostaną ogródki wiedeńskie, a także kina, teatry i obiekty sportowe na świeżym powietrzu. Uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych i 1-4 ponadpodstawowych przejdą na naukę hybrydową. Zmiany czekają także transport zbiorowy. Zajętych będzie mogło być 100% miejsc siedzących lub 50% wszystkich miejsc. Od piątku, 21 maja, otwarte zostaną kina, teatry, opery i filharmonia, a także domy kultury, świetlice oraz parki rozrywki na świeżym powietrzu. We wszystkich tych miejscach maksymalne obłożenie to 50%. Od piątku 28 maja, a nie jak wcześniej zapowiadano od soboty 29, otwarta zostanie gastronomia wewnętrzna z limitem gości do 50%. Imprezy okolicznościowe, np. wesela i komunie, organizowane będą mogły być już nie tylko na powietrzu, ale obowiązywać będzie limit do 50 osób. Przy czym do limitu nie wliczają się osoby zaszczepione dwoma dawkami lub jedną w przypadku preparatu Johnson & Johnson. Otwarte zostaną także kryte obiekty sportowe, w tym baseny, z obłożeniem łącznie z widownią do 50%. Z kolei w siłowniach, klubach fitness i na solariach na jedną osobę będzie musiało przypadać minimum 15 m2. Od 29 maja do nauki stacjonarnej wracają wszyscy uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.